Cześć, witam. X grosz z tej strony. A słuchajcie, na Discord w, pod linkami X grosza wrzuciłem nowy link. Jest to mapa stworzona przez tutaj jednego z naszych członków naszego naszej społeczności, jeżeli mogę tak nazywać. Fidox stworzył tą mapę i wygląda ona tak. Chodzi o XRP i Ripple, gdzie są um, użyte technologie, klienci, osoby w firmie, adopcje, giełdy. E, Fidox bardzo tutaj skrupulatnie pracuje cały czas nad tą mapą. Ja jeszcze nie miałem okazji nawet mu nic w tym pomóc. E, sam e, świetnie to rozkminia, więc może nawet nie powinienem się wtrącać. Ale jak mielibyście ochotę mm, coś dodać od siebie albo coś, to e, macie na Discord, możecie zagadać do Fidoxa i tutaj sobie. E, na temat XRP i tego, co się dzieje, i czy mógłby coś ulepszyć w mapie, to między, między, między Wami a nim. Tyle, że nie, nie, nie zagadujcie, Fidox ma e, e, nietolerancję, jeżeli chodzi o gadanie o głupotach. Tak, jeżeli jesteście na XRP i rozmawiacie z Fidoxem, to bądźcie, bądźcie przygotowani na rozmowę o XRP. Dobra, to. E, Tyle na temat Discord. W ogóle link do Discord macie pod spodem w opisie, w linkach i tam macie zaproszenie, także możecie do nas dołączyć. Tutaj mamy parę kanałów. To zawsze mówię, to wiecie. Wczoraj mówiłem trochę o, wczoraj mówiłem trochę o historii firmy Ripple i, i XRP i Ledgera XRP i osób, które w ogóle były związane z XRP, Ledgerem XRP, z Ripple od samego początku. Tak, aby Wam, aby Wam i sobie samemu trochę uświadomić, że jeżeli ktoś komentuje po prostu od tak z czubka głowy, bez żadnego poparcia, o to banksterka, to coś tam, to coś tam, żebyśmy wiedzieli i znali historię firmy i tego, jak powstała i tego, jaką drogę przeszła, bo wtedy widzimy i zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie są fundamenty i co jest, i jaka, jak naprawdę wygląda historia? Nikt nie musi nam wciskać swoich, swoich wyimaginowanych historii. Między innymi, wczoraj porównywałem również tą firmę do, do, do Paypala. Elon Musk założył Paypala ze swoimi kumplami i, i popatrzcie, Elon Musk potem zostawił Paypala, poszedł teraz, ma Tesla, potem Solar City chyba i jeszcze coś z. Zapomniałem tą Galaxy One czy coś tam takiego. W każdym bądź w każdym razie to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ci ludzie w tym samym czasie wszyscy działali i działają nad usprawnieniem, usprawnieniem tego, co się wokoło dzieje, i patrząc na firmę, patrząc na to, co robi i gdzie podąża, możemy widzieć, jak bardzo, jakie, jakie wielkie ma szanse odnieść sukces. Dlatego mówię to również, bo do, dostaję tutaj jakieś komentarze, czasami porównujecie na przykład, że mm, lepszy, lepszy ktoś tam walnie hasło, że na przykład głupie hasło, że, że, że Lisk jest lepszy od, od XRP. No i, no, no, i, no i jak do tego się odnieść? To w ogóle nawet nie ma sensu komentować, więc, więc pozostawiam takie, takie strzały bez komentarza. Ale jeden, 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 pro, jeden komentarz skomentowałem w zasadzie, Tutaj ktoś napisał, że fajna historia, ale dlaczego pomijamy projekty takie jak BitConnect? Hm. Zastanawiałem się nad historią BitConnect i zastanawiałem się nad tym, czy powinniśmy już dotknąć tej historii BitConnect, ale ciągle nie mamy końca historii. Mamy, nie znamy dokładnego początku historii. Znamy cały środek i nie znamy końca. Wie, wiemy tylko jedno, co nas nauczyła ta historia, to jest to, że jeżeli coś nie ma początku, i nie ma fundamentu, i nie widzimy, gdzie i na czym się opiera cała technologia, to pozostawmy to, pozostawmy to daleko, daleko. A szczególnie, jeżeli ludzie za tym projektem są, są projektem, który jest kontrowersyjnie, są jakby w ukryciu i niespecjalnie mają ochotę się ujawniać, a do tego musimy im zaufać, bo Bitcoin polegał na cholernym zaufaniu, więc może kiedyś dotkniemy ten temat jeszcze i powiem Wam z mojego punktu widzenia, jak to wszystko wyglądało, bo, bo powiem, że dostałem tam ostro po, 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 po głowie od BitConnectu i od całej tej historii. Także mam swoje własne wyobrażenie na ten temat i jak to wyglądało, i mam nadzieję, że lekcja ta była niesamowita i, i kosztowała sporo, ale, ale dużo, dużo, dużo nauczyła mnie, jak i, jak i pewnie wielu z Was. Więc wracając do szaleńczych, szaleńczych rzeczy, co się dzieją na rynku i co się dzieje na giełdzie, chciałem Wam coś pokazać. Wrzuciłem to na mojego Twittera, także niektórzy z Was pewnie mogli to widzieć. I mówiłem o tym już kilka razy, ale nie ma jak zobaczyć to na, na własne oczy i numery, widzieć numery własnymi oczami. A więc zobaczmy sobie rok. 2011 rok. 19 miesięcy trwało, kiedy Bitcoin spadł z 35 dolarów do 2 dolarów. To był 2011 rok. Z 35 do 2 dolarów była wielka korekta. pau ląduje 94% poniżej all-time high, czyli ATH tego 35. 94% korekta. Następ, potem był przerwa i następny był all-time high. To był 260 dolarów i potem 260 dolarów. Pał, 7-miesięczna korekta, i z 260 spada do 45, i 83% była wtedy korekta. I ta korekta była raptem tam 7-miesięczna, prawda? Więc 7 miesięcy było, była, szło, 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 szło do góry. 260 osiągnęło, i potem raz w ciągu jakiegoś tam czasu spadło do 45 dolarów, i tam 45 uderzyło najniżej. Czyli mieliśmy następną korektę. 2013 rok to było już dłuższa korekta, ale osiągnęliśmy tutaj niezły all time high, bo z 45 wyskoczyliśmy do 1140 i zwaliliśmy się na dół, jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć, do 150, czyli następny 87% pał, strzał w dół, ta, ten, ten bear market, ta korekta trwała aż półtorej roku, chociaż pierwsza trwała również tyle samo prawie, więc... Pier korekta trwała półtorej roku. Najniższa cena osiągnięta wtedy to była 150 dolarów I, e, i po tych 150 dolarach wyobraźmy sobie, co się dzieje. E, 2015, 16, 17 i all-time high 19 900. I oczywiście spadek tutaj nie jest pokazany, ile będzie trwała korekta, bo, już, bo jeszcze nie wiemy, czy te 4000, a właściwie w tej chwili to chyba 3700, czy ileś tam jest? 3700, czy to już jest to nasze najniższe low of lows? Więc nie wiemy tego, więc zostawiamy ten, ten przedział czasowy, kiedy i, i ile procent tak naprawdę spadnie jeszcze. Czy i, i, czy to już spadło tyle, ile miało spaść? Czy się podniesie od tego momentu i uderzy w następny all time high? Ale. I, a może w ogóle nie, to się nie stanie, tego nie wiemy, ale jeżeli po, e, włączyć naszą intuicję albo włączyć nasz, porównać to do, do, do jakiejś strategii, choćby jak zawsze e, porównuję bardziej udanie lub mniej udanie do strategii stołu pokerowego, to e, procentowo e, mógłbym tutaj obstawiać, że. Mm, że, że już mógłbym sobie wchodzić. Dlatego mówiłem o tym, że zakupuję bitcoina i jestem już w, po części. Zrobiłem dwa małe zakupy bitcoina, co może się kiedyś tym pochwalę, może nie zobaczę. Więc, więc jeżeli nie w tym momencie, to, to kiedy miałbym kupować go? Tak więc patrząc do tyłu, mamy 2, mamy 45, mamy 150 i mamy. Przypuśćmy to 4000 w tej chwili, czy tam 3500, czy 3600. A górne mieliśmy 35, 260, 1100 i 19,900. Czyli zobaczmy tutaj, tak jak kiedyś rysowałem wam tą, e, tą linię, i teraz tak. Ta adopcja, która jest tym dolną granicą, której już niżej nie przebija, i ta dolna granica w 2011 to była 2 dolary, w 2013 podniosła się do 45 dolarów. W 2015 ta dolna granica to była 150 dolarów. Jaka dolna granica będzie teraz, tego nie wiem. Jeżeli, by to, jeżeli miałoby to być e, e, 3500, no to, no to 3500. Tego jeszcze nie wiemy, bo nie uderzyliśmy w ten najniższy punkt, albo już uderzyliśmy, ale o tym nie wiemy na 100%, po prostu czekamy, co się będzie dało, działo dalej. Tak czy tak, patrząc na to, e, z z punktu e, widzenia hazardzisty wygląda mi na to, że, m, że, m, że to jest taki jakby schemat, który się powtarza, i jeżeli ten schemat miałby się powtórzyć tym razem, e, co procentowo według mnie wygląda bardzo dobrze, e, biorąc pod uwagę, że w tych trzech e, tych trzech razach nie mieliśmy całej infrastruktury i całej tej przygotowanej e, Przygotowanej grupy ludzi, instytucji i, i, i nagłośnienia, które mamy w tej chwili, które, które po prostu stoi i czeka z tym, aby wejść na rynek Bitcoina, to, to teraz mamy to. I więc patrząc na to, wygląda na to, że to jest moim zdaniem ten moment. Czy jest to najniższy punkt, to czy 500, tego nie wiemy. Wrzuciłem tutaj na Discord, nie na Discord, na. Twitterze wrzuciłem hasło, czy to już jest najniższy punkt, to tysiące. I jak tutaj widzicie, tutaj sporo ludzi, ojdzie te odpowiedzi są. Sporo ludzi odpowiada mi, że jeszcze nie, że, że 1500, 2000, różne tam odpowiedzi są tak czy tak. Nie mogę teraz tego szyb, na szybko znaleźć. Ale co jeszcze? W tym samym czasie obserwuję również to, co się dzieje innego na rynku. I jednym z większych rzeczy, które dzieje się na rynku, to jest wojna między, między Bitcoin Cashem, czyli Bitcoin Cash War. Ta wojna, która dzieje się między Craigiem Wright a Rogerem Weir. I dlaczego obserwuję to? Craig Wright może, może jest, może nie jest Satoshi Nakamoto. Nie wiem o tym. Ale skoro dzieje się tam wojna, to warto wiedzieć, co się dzieje. Nieważne, Nieważne, co się myśli na ten temat i jakie się wyciąga pochopne decyzje, warto się zagłębić i tak przyglądnąć się, aby być pewniejszym swoich decyzji co do Bitcoina. Szczególnie, że ten oto Craig Wright powiedział, że sprowadzi Bitcoin do zera. On to powiedział. Powiedział, że zniszczy Bitcoina, sprowadzi go do zera, zdampuje wszystko, co ma, zatrzyma, nie wiem jak on to mówił, zatrzyma kopalnie, bla, bla, bla. I tak, I tak to cały czas mówił. I teraz, jakbyśmy popatrzyli na rynek, to byśmy mogli powiedzieć, hm, czy on w tej chwili coś robi? No tutaj w tym wywiadzie, dam link poniżej do tego wywiadu, jak będziecie mieli ochotę, co sobie go poglądajcie. To jest był taki dosyć spontaniczny wywiad, dosłownie, kiedy to był 23, czyli teraz. W tym wywiadzie tak to mówi, ale zachowanie gościa jest bardzo, bardzo dziwne. I, i to nie bardzo mi się pokrywa z tym, z czym, czym, miałby być Satoshi z tego jego wypowiedzi, które widzimy na, 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 na mediach, które zamieszczał w momencie, kiedy jeszcze publikował te swoje wypowiedzi. No, przypuszczalnie, przypuszczalnie zobaczmy tutaj jego wypowiedź na temat Bitcoin Cash ABC do Rogera Weir. Co, co na przykład mówi i jak się zachowuje? Czy, jak, co wy myślicie? Jak, jak waszym zdaniem czy gość, który ma możliwość yy, czy gość, który ma w ogóle milion bitcoinów pod ręką plus o całą inną kasę, którą ma w kieszeni, czy tak by się zachowywał, bo to mi wygląda jak ktoś, kto totalnie blefuje. To jest tak jakbym przy stole pokerowym widział kogoś, kto totalnie blefuje, bo nie ma tych kart, co mówi, że ma. I zobaczcie. I want to have no Bitcoin left with Roger, no Bitcoin worth with Jihad, I want them fucking broke, thank you. No i teraz sobie widzicie, no tutaj to, 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 to całe, ten, ten cały wywiad tego youtubera z, z nim to, e, e, że tak powiem kwitnie takimi właśnie wyrywkami i teraz właśnie porównując to z tym co się dzieje na rynku, i mimo tego, że on sobie przypisuje tutaj, przypisuje sobie tutaj tą, przypisuje sobie tą zasługę, że to on w tej chwili tym, tym rynkiem manipuluje, że to on niszczy ten rynek, że on zniszczy bitcoina, że zniszczy Rogera Weir i bitcoin cash ABC i tak dalej, i tak dalej, nie bardzo mi się pokrywa z tym, jak w, spo, w jaki sposób się zachowuje, bo ktoś, kto ma w kartach mocne karty, nie musi w ten sposób się zachowywać. A ktoś w to taki sposób się zachowuje, wręcz odwrotnie, masz ochotę sprawdzić go, chyba że cię prowokuje, i tutaj tego nie wiemy. Dowiemy się, dowiemy się w późniejszym czasie. Tak czy tak, dzięki za uwagę, takie, takie dzisiaj luźne moje przemyślenia na temat wszystkiego, co się dzieje na rynku i na temat Bitcoina. Przemyślcie to sami na własne możliwości i własną sytuację, i przyszłość pokaże, co się będzie działo. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.